have fun, cause we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Siemanko wszystkim. 8:00, równiutko, punkt. Zaczynamy dzień. Brama już otwarta. Pies zamknięty. Jestem umówiony, weterynarz nie był dostępny. Na dzisiaj jestem umówiony na rano, tylko pojedzie żona wróci z dziećmi, z odwózki dzieci do przedszkola. Jedziemy z Sunią załatwić temat. Do Lublina jadę na 12 umówiony, 11 muszę wyjechać, 10 muszę być przygotowany, to do tej 10 mamy czas, żeby cośkolwiek tutaj zacząć działać. Przyczepka właśnie jest przygotowana do wyjazdu. O 8 ma być po nią laweta. Trzeba będzie tak zdjąć. Trzeba będzie ten opryskiwacz wystawić, sadzarkę wystawić dzisiaj i zawieść z tyłu, pług wystawić, zawieść z tyłu. Może trochę porządku tutaj, ale kurde, kiedy ja to zrobię? Sunka, nic jej na szczęście nie jest, ona nie czuje bólu, zachowuje się normalnie. Tak, tutaj mamy częściowo mamy poskładane. Nowa uszczelka pod klawiaturkę, zawory ustalone. I ustawione wtryski, kurde, zapomniałem powiedzieć, żeby wtryski wyciągnął, ale to nic. Jakiś jest tutaj kłopot z turpem. O. Tu zaciski jeszcze trzeba będzie, ono nie pasuje za bardzo. Wkłady do filtra. No łapał. Wziął trochę, co? To jeszcze. Tą śrubę. A, to jest chyba od dekla. Coś tu nie pasuje w niej. Jak to ma iść? To ma się iść to. A, ona jest w drugą stronę, kurwina. Wykręcona. Czekajcie. Dwie ręce potrzebuję. Na razie powiedzmy, że to zdejmę. W ogóle. No ona nie pasuje. Ona nie pasuje na ten kolektor. Trzeba będzie jechać. I wymienić pewnie. Ona w ogóle na ten kolektor to nie będzie pasowała, choć nie wiem co. Ale widzę, że kolektor nawet nie pasuje do siebie. Przecież tam jest szczelina, a tu. Czelicie bazę. Przecież tam jest szczelina. Centymetrowa szczelina. Czekajcie, no kurwa, no bez jaj. No inaczej się nie da.
Dobra, to coś tutaj trzeba będzie pomyśleć zaraz jeszcze. Tak, muszę przygotować jakoś samochód na przewóz psa. Ja tych rolet, to powiem wam, nie lubię, nie uważam i nie będę z nimi, kurwa, jeździł. A może niech zostanie? Skoro Sunia ma jechać? Nie, zabieram. Tak, przyjechał klient właśnie po zagęszczarkę. A że ja mam tam trochę mało miejsca, że się tak wyrażę, to sobie taką ładowareczką załadujemy. Akurat do tego się super nadaje. Dobra, teraz bierzemy się za załadunek przyczepki, czyli rozładunek opryskiwacza. Na razie go tutaj rozładowuję, dlatego że potrzebuję wykonać zdjęcie. Kurde, ale wcięło. Chuja, zluzowało. No, tu poszło. Tu poszło, to i tu pójdzie. To będę potrzebował też do przyczepki. Okej. Ora. Dobra, pozałatwiane. Teraz spróbujemy jakoś z tą Sunią. Wrócę, to porobię zdjęcia na Elbordo. Elbordo! Suńka! Gdzie jest twoja smycz? Jest. Dobra. Psiunia, psiunia, już będzie dobrze. No niestety na jeden dzień się nie udało wszystkiego załatwić. Jutro Sunia będzie miała zabieg. No i dobra, zapowiadałem wyjazd, to i jedziemy. A dokąd? A zaraz się dowiecie. Między innymi muszę oddać to. Muszę wymienić. Nie tyle co oddać, wymienić. Coś ta klapa nie zawsze łapie. Jestem umówiony na 12 w Lublinie, na krakowskim przedmieściu. U notariusza. I jedziemy popełnić kardynalny błąd rolnika każdego. Przeklęte będę teraz u wszystkich, bo postanowiłem sprzedać swoją kolejną działkę. Jest to działka niecały hektar łąk torfowych w miejscowości Nadzieja. Tam zostało mi jeszcze kilka kawałków takich łąk właśnie, których nie koszę, nikt nie kosi. No i akurat, patrzcie jak się ładnie to wszystko zgrało z hossą na Bitcoinie aktualną. Na pewno te pieniądze zostaną dobrze spożytkowane. Wiem, że nie lubicie o tym słuchać, no bo kto, po co to słuchać, nie? Ale zauważcie, jaki będziecie mieli radość, jeśli zbankrutuje na tej hoście, co? Ach, wtedy będzie się niektórzy cieszyć. Ale nie będzie tak źle.
jak mi idzie? No idzie mi różnie. Akurat wczoraj popełniłem straszny błąd. Znaczy straszny, no kurwa, no niepotrzebny błąd. Szkolny błąd. Matematyka się kłania. Miałem w stablach w USDC pewną kwotę. No tam było 4999 czy tam 991. I zobaczyłem, zauważyłem, że Shiba spadła, gdzieś tam było 13% spadku i postanowiłem 500 wpłacić. No ale że nie chciałem 500, tylko sobie wyrównać tą 991 końcówkę, to chciałem wpłacić 491 właśnie i tam i po przecinku jeszcze było cyfr z 6 chyba. I wiecie, że ja kurwa wpisałem 4991, czyli wpisałem jednym słowem całą kwotę, jaką posiadałem, czyli prawie 5000 i wpłaciłem to w tą Shibę, nie? Przy 13% spadkach. No jakie moje mogło być rozczarowanie, kurwa, jak ja zobaczyłem, co ja zrobiłem. No to jeszcze tak, wiecie, no na Pepie było też jakiś tam spadek, to w połowę chociaż na Pepe jeszcze przelałem. Już nie cofałem się w te stable. Chociaż się wahałem i źle zrobiłem. Bo rano co? Budzę się i był spadek powiększony o jeszcze 13%. Także wiecie, ja miałem sobie dokupować po prostu. Chodzi o to, było, widziałem, że jest 13, chciałem 500 wpłacić i rano jak byłoby znowu minus 13, znowu bym 500 wpłacił i bym tak uśredniał ten spadek cały czas, nie? Aż bym trafił w końcu, jak to zacznie rośnie. No ale wybrnąłem z tego w ten sposób, nie wiem, czy to wybrnięcie w ogóle, że spieniężyłem Jupitera, na którym miałem plusa, utrzymywał się na plusie. To go po prostu postanowiłem zrealizować ten zysk i to wszystko jeszcze uśredniłem sobie na Pepie i na Dodżu i na tym z rana dzisiaj i na Shibie. Tam będzie w tym roku mocno walał do góry, nie? No i już od tego momentu gdzieś tam to wszystko wzrosło, ale w ogóle zmieniła mi się cała koncepcja. Nie tak miało być, miałem sobie te stemple trzymać, czekać na te spadki, wtedy dokupować na korektach, kurwa. I takie zamieszanie zrobiłem dziwne. No nic, ale teraz jedziemy właśnie ohandlować tą działeczkę. Zostało mi tam jeszcze kilka, żeby nie było. Ja tą działkę kupiłem na kredyt 6 lat temu, czy 7. Kredyt cały spłaciłem. No i teraz z zyskiem, o ile kurwa nie liczyłem inflacji. Nie wiem, czy to będzie zysk, czy to się utrzymało na tym samym poziomie. Mniej więcej. Ale odsprzedaję. Na pewno więcej jak zapłaciłem, dwukrotność. Ale jestem dobrej myśli, akurat w dobrym czasie się to wszystko wydarzyło. No i co? Lecimy. Tak, ale mimo wszystko będę chciał się wykupić. Tylko zaświeci się na zielono Pepa, zaświeci się Shiba, zaświeci się Dodge. Znaczy Dodge to ja mam tam... Dużo jest na plusie. Tylko będę musiał realizować. I ja się spodziewam tej korekty, że będzie. Dlatego będę trzymał się w stęblach, trzymał się planu tego, będę musiał ten błąd swój naprawić po prostu teraz, nie? Podejrzewam, że może być małe podbicie i będziemy testować opór w postaci poprzedniego ATH znaczy od góry, czyli jako wsparcie. Zobaczymy, czy będzie racja, czy nie będzie racji. Ja już jestem w Lublinie i zabieramy się zaraz za podpisy. Dobra, jest uśmiech na twarzy. Powiem wam, że jak się posiada ziemię, to się dwa razy z niej cieszy. Raz jak się ją kupuje, a później jak się ją sprzedaje. Nie? Najczęściej tak to wygląda. Piękne miasto, piękny Lublin, piękna pogoda, od razu wszystko stało się lepsze. Dobra, jedziemy właśnie wykonać pierwszą inwestycję dzisiaj. Tak, patrzę sobie. Ja wiem, że może was to niepokoi, albo zanudza, albo nie chcecie za bardzo słuchać, ale ja będę was tym atakował właśnie, żebyście też mieli jasność i pogląd tego na temat przygód Grzegorza, bo to jest, musi być wszystko spójne. Nie ma tak, że nagrywam tylko czegoś, a czegoś nie. Albo nagrywamy cały dzień, albo wcale. To muszę się pochwalić, że na przykład na Solanie w tej chwili 2000 jest do odebrania zysk i z Dodge'a mam już 1000 zł. Od rana
za chwilę to zrealizuję i będzie czekało w Steinblue na spadki. Ale jeszcze troszeczkę, bo 3% mi brakuje na Pepie i na Shibie, żeby wyszło to na zero. I już bym przy zerze ją zabrał, bo wiem, że moim zdaniem jebnie to w dół i wtedy chcę się wkupić i już tylko polecieć, nie do góry. Powiem wam, jara mnie to. Dobra, jestem już na miejscu. Zostało mi kilka czynności, którym będę mógł zakończyć dzień, bo mamy już godzinę 15. Czyli widzicie, znowu dzisiaj nic nie zrobiłem. Zrobię to dzisiaj na Elbordo, wystawię. Tak, pokażę wam jeszcze, co przywiozłem. Oprócz tego pokażę wam, co przyszło pocztą. Tak, pyknę sobie, dobra, to ja sobie zdjęcia pyknę teraz, rozłączę się na chwilę, bo póki jeszcze widno. No taka poczyniona inwestycja na zimę, mamy z głowy, już ciepło do nas się zbliża, można powiedzieć. Fajny, profesjonalny, mocny, z nadmuchem, będzie dzisiaj już zainstalowany i przetestowany. Tak więc myślę, że to jest bardzo słuszna droga, zresztą sami rozumiecie. Tak, to nie wszystko, bo jednocześnie przywiozłem turbo, ale już takie, jakie jest dedykowane. Z dedykacją do MTZ-a, jednym słowem. Nie wiem, czy coś być powinno. To zabieram, tam jakieś sitka jeszcze do... Kurde, miałem te kupić jeszcze. Wkłady, no te jest trochę mniejsze, co prawda, ale może przynajmniej będzie pasowało, co? Te będzie pasowało. Tutaj jest jeszcze taka podkładka, ta, tylko ta dziura. Nie wiem, jak oni to kurde zrobili, że ta dziura jest. Jak można było się piznąć o centymetr, no. Zaspawamy. Nie, ja nie widzę innego wyjścia, opierdolę to spawarką, tą dziurę. I tyle. A zresztą do MTZ-a taki spaw będzie pasował. Jakby stąd. Tulejka co robi pół. Właśnie, jeszcze tulejkę co robi pół. Trzeba wymyślić. MTZ pół musi robić. To będzie takie pół, jakiego świat nie widział. To będzie pół na skalę naszych możliwości. Miałem sprzątać, ale to już jutro. Bo jest o... Ja jestem fertyś. Jeszcze wam pokażę. A to nie. Jeszcze wam pokażę, co przyszło. Tak, przyszło szybko z łączki. Do promieniumeczki. A tutaj... Zobaczcie, dybaniki do Ursusa, ten, o które zapowiadałem, każdy dostanie właśnie przy zakupie nawigacji. Patrzcie, piek. I to są dywaniki, które zbierają ładnie tutaj ten piach, który można cyk wytrzepać, nie? Kolor jest taki i zobaczcie, sygnowany ładnie Graoplon i Max dywaniki, nie? To jest, jeżeli ode mnie zostanie zakupiona nawigacja,
to właśnie takie dostaniecie. Idziemy je zainstalować. Tak, zdjęcia mam porobione. Mogę chyba ten dzień zakończać, albo zakończać. Nie, zakończać bardziej chyba. Cóż to za ziemia. Psina jutro na zabieg jedzie. Dostała dzisiaj zastrzyk. Nie wiem, czy na noc wypuszcza. Się wypuszczę. Przyszły końcówki do lawety, ale coś mi się zdaje, że znowu nie takie. Ale zobaczymy. Gdzie w ogóle Ursus jest? Że ja go nie widzę nigdzie. Mam nadzieję, że będą pasowały. A tam się schował. Dobra. Najpierw ściągniemy stare. Żeby mogło przyjść nowe. Świeże. Mam nadzieję, że będzie pasować. Dobra. Spróbujmy zainstalować teraz. To tam, to tu, to tu. Kurde, muszą się ułożyć jeszcze. Są teraz takie skręcone po transporcie. Jest. I dobra. A tu jeszcze tak. No. I co powiecie? Czuć prestiż, nie? To nie byle co. I one właśnie tą strukturą dobrze zbierają. Fajny materiał, dobrze wykonany. Ja jestem zadowolony. Co prawda one tak jeszcze muszą się mi tu ułożyć. Tamte przewody trzeba podsunąć, bo wychodzą. I one sobie ładnie siądą. Tam mi coś brakuje. Tam pasowałoby coś wyciąć też, żeby tej podłogi nie było widać, nawet jakby dać pod spód, nie? Ale sygnacja, powiem wam, pierwsza klasa. Zarąbista to jest. Pozdrawiam wszystkich widzów. Dzięki, że oglądaliście i zapraszam do kontaktu i do oglądania kolejnych perypetii już jutro, jak co dzień. I aby tak dalej.